Boże, ale dzisiaj świetny dzień. Mam dzisiaj tyle do podbicia na treningu. Rozgrzewka i rozgrzewce. Rozgrzewka. Bez rozgrzewki nie ma granicy. Jak nie zrobisz rozgrzewki, to umrzesz. Rozgrzewka? Rozgrzewka jest dla lamusów. Ja jeszcze nigdy nie umarłem. Chyba rzeczywiście. A łapie, wszystko boli. Moje biodro. Moje biodro. Cześć, ja jestem Brzezik, to jest kanał Just Freestyle. Porozmawiamy dzisiaj o rozgrzewce, o czymś, co jest z pozoru oczywiste dla każdego. Każdy wie, że coś takiego istnieje, ale no niestety większość osób robi to źle albo unika robienia rozgrzewki. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić prawidłową, idealną rozgrzewkę dla freestylera, ale zanim do tego przejdziemy, pokrótce powiem Wam, dlaczego rozgrzewka jest aż tak ważna. Być może tego nie wiecie i może dlatego jej nie wykonujecie. Przede wszystkim mobilizacja. Mobilizacja stawów jest bardzo ważna, bo przecież po całym dniu siedzenia jesteście sztywni. Należy wcześniej zmobilizować się przed tymi ruchami. Nie jest dobrze wykonywać kółka stawami bez uprzedniego rozgrzania, ponieważ jest to nieprzyjemne, no i przede wszystkim niebezpieczne dla naszego zdrowia. Kolejna rzecz, która udowodni Wam, że rozgrzewka jest bardzo ważna, to zwiększenie temperatury ciała. Dzięki rozgrzewce jesteście rozgrzani, a przy rozgrzanych nogach, spoconych nogach, dużo lepiej jest i wygodniej wykonywać kombinacje. Wtedy macie większą kontrolę nad mięśniami, mięśnie są wtedy utlenione, dokrwione i gotowe do działania. No i chyba nie muszę wspominać, że dzięki rozgrzewce znacznie spada ryzyko powstawania przeróżnego rodzaju kontuzji, których, oj broń Boże, nie chcemy w naszym sporcie, w naszym codziennym życiu i przy naszych treningach. No ja wiem, że to zawsze jest tak, że przychodzicie na trening, jest tu wiele freestylerów, macie piłkę i już chcecie grać, już chcecie harcić. Ale spokojnie, używajcie głowy. Najpierw się rozgrzejcie, dajcie sobie czas na tę rozgrzewkę i spokojnie potem przejdziecie do treningu. Rozgrzewaj się zawsze, ale to zawsze, a będziesz grać o wiele dłużej, o wiele częściej, będziesz o wiele sprawniejszy, nie będzie ci doskwierać żadna kontuzja, żadne ubytki, bo też wiadomo, kontuzje często powracają, więc wystarczy po prostu się rozgrzewać. A jak wygląda rozgrzewka dla freestylera? Przejdźmy do tego. Na początek to ogólne zwiększenie temperatury ciała, ogólny rozruch, czyli to co robicie na WF-ach, skipy A, przebieżka, wymachy rękoma, czyli to co właśnie widzicie na ekranie. Ktoś kiedyś powiedział taki mit, że freestyler nie powinien biegać, ponieważ za bardzo się zmęczy, nie będzie miał siły wykonywać kółka. To jest kompletna głupota. Przebiegnijcie się, rozróbcie kółeczka wokół boiska. Musicie rozruszać się i wstępnie być gotowi do kolejnej fazy rozgrzewki. Taki inny tip ode mnie to często podczas rozgrzewki jestem w długich spodniach dresowych. Mogliście to zauważyć na vlogu treningowym z Progresem czy tam z Matim. Akurat tego dnia nie miałem na sobie długich spodni, ponieważ no, słońce prażyło, było bardzo gorąco i już od samego przebywania na tym słońcu byłem wstępnie rozgrzany. Ale na inne dni takie normalne długie spodnie podczas rozgrzewki to naprawdę bardzo fajna sprawa. Szybciej i dokładniej rozgrzewają wasze nogi, a rozgrzane nogi to są najważniejsze we freestylu. Ściągam je wtedy, kiedy już czuję, że jestem porządnie rozgrzany i chcę już mocno grać. No dobrze, zanim przejdziemy do następnego ćwiczenia, wyjaśnimy sobie jedną rzecz. Freestyle football to jest sport dynamiczny, zatem potrzebujemy dynamicznej rozgrzewki. Zdania na ten temat są podzielone, ja robię rozciąganie dynamiczne i często spotykałem się z opiniami, że rozciąganie statyczne nie jest dobre na rozgrzewkę przed treningiem, lepiej ją robić po treningu. Zatem pierwsze ćwiczenie, to co widzicie na ekranie, to robimy właśnie takie rozciąganie bioder w rozkroku. W takiej pozycji właśnie, jak Wam prezentuję, nogę z tyłu staracie się trzymać wyprostowaną. No i właśnie takimi ruchami drobnymi do przodu i do tyłu rozciągacie staw biodrowy, przygotowujecie do treningu. Robicie takie drobne ruchy, nieintensywne, żebyście sobie nic nie zerwali. No i w pewnym momencie prostujecie nogę, rozciągając dwugłowe mięśnie. Trzymacie 3 sekundy i znowu kilka razy ruszamy, prostujemy nogę. I tak po kilka powtórzeń na jedną nogę, po jakimś czasie zmieniamy nogę i robimy znowu to samo.
Kolejnym ćwiczeniem są takie rotacje bioder właśnie w takiej pozycji, którą wam przedstawiam. Zróbcie parę kółek do środka, na zewnątrz, poruszajcie biodrem do przodu i do tyłu. W tym momencie przygotowujemy nasze biodra do intensywnego treningu freestyle. Kolejną częścią rozgrzewki jest wałek. To jest moim zdaniem niezbędnik freestylera. Jeśli chcecie zobaczyć większy materiał na temat wałka, jak, co to jest, jak go stosować, to wejdźcie właśnie w ten link po tej stronie ekranu. A jeśli chodzi o rozgrzewkę przed treningiem za pomocą wałka, to najlepiej zrolujcie te części ciała, które najbardziej wam doskwierają. W moim przypadku jest to prawe biodro, ewentualnie lewa łydka od ersatwów. Więc te miejsca, które wam doskwierają, które czujecie zakwasy, drobny ból, to te miejsca zrolujcie. Nie rolujcie całego ciała, nie ma to sensu. Dobrze jest zrolować uda z przodu i z tyłu, dwugłowe, czworogłowe. No i pamiętajcie, by rolować się w miarę szybko. Powolne rolowanie zalecane jest po treningu, by rozluźnić. A tutaj musimy ukrwić mięsień, tak by był gotowy do intensywnego wysiłku. Wałek w tym przypadku jest niezastąpiony. Kolejne ćwiczenie, które moim zdaniem najlepiej rozgrzewa nogi, są takie właśnie wymachy. Na początek przedstawię wam wymachy na rozciąganie dwugłowych. Oprzyjcie się o coś, co macie pod ręką. W tym przypadku u mnie to jest bramka, może być to ściana, ławka, kolega. Ewentualnie jeśli macie świetną równowagę, no to bez podpórki. No i wykonujcie takie wymachy do przodu i do tyłu. Skupiajcie się raczej na tych wymachach do przodu. Musicie czuć, jak rozciąga wam się dwugłowy. No i po paru wymachach poczujecie, że możecie sięgnąć nogą nieco wyżej. Jeśli po jakimś czasie nogą będziecie machać coraz wyżej, to znaczy, że bardzo dobrze wykonujecie to ćwiczenie i rozciągacie dynamicznie dwugłowy mięsień. No to teraz przejdźmy do czworogłowego mięśnia, czyli takie wymachy do tyłu ze zgiętą nogą w kolanie. Musicie sobie wyobrazić, że chcecie się piętą podrapać po głowie. Jeśli ktoś to zrobi, to moje pokłony, ale musicie sobie wyobrazić, że chcecie się podrapać piętą po głowie i robicie takie wymachy. Musicie czuć, jak wam się rozciąga mięsień czworogłowy. Coś na ból tyłka, czyli rozciąganie pośladów, dynamiczne rozciąganie pośladów i przy okazji przywodzicieli i róbcie wymachy na boki. Będziecie czuć mocno, jak wam się rozciąga pośladek, a w drugą stronę wasz przywodziciel. Pośladki odgrywają bardzo ważną rolę, jeśli chodzi o styl R. Ja najwięcej, jeśli mam jakieś zakwasy po długim treningu stylu R, to odczuwam właśnie pośladki i przywodziciele. Więc przyłóżcie się do tych wymachów, byle nie przesadzić. Kilkanaście wymachów wystarczy. Musicie to wyczuć na swój sposób, kiedy czujecie, że już dany mięsień jest rozgrzany. No i dobrze, no i po tych wstępnych rozmachach, wymachach i rozciągnięciach możesz w końcu wziąć piłkę. No ale na początek wykonaj sobie jakieś leciutkie kółeczka, raz na prawą, raz na lewą nogę. Jeśli już potrafisz grać basiki, to zanim zabierzesz się za dwukołowce, za jakieś trudne triki, poćwicz sobie basiki na ilość, czy to hopy na ilość, halfy na ilość, kółeczka na prawą, kółeczka na lewą, albo postaraj się zrobić jak najdłuższe combo. No i w tym momencie musisz się zmęczyć, musisz się zmachać trochę. Pozdrawiam cię, Kuba machaj. Rozgrzewką musisz się zmęczyć. Twoje serce musi szybciej bić, musisz potrzebować więcej oddechu, dotlenić mięśnie i to jest prawidłowa rozgrzewka. Nie jakieś tam, o, raz, parę razy sobie machnę, o, jestem super rozgrzany, ale nie jestem zmęczony. No nie. Rozgrzewka musi sprawić, że jesteś zmęczony. Po tej rozgrzewce chwileczkę sobie pochodź, odpocznij i możesz zaczynać trening. No i mam nadzieję, że wam pomogłem. To była rozgrzewka dla freestylera, którą ja wykonuję co trening już od długiego czasu i powiem wam, że czuję się o wiele lepiej dzięki tej rozgrzewce. Czuję, że moje mięśnie są dużo sprawniejsze, bo kiedy od razu przejdę do treningu bez rozgrzewki, no to czuję, że jestem o kilka leveli słabszy. No nie wiem, jak wy macie. Ja nie potrafię od razu z marszu zacząć grać bez rozgrzewki. Wtedy nie mam sprawnych mięśni, zresztą się boję wykonywać jakichś intensywnych ruchów. No i o kilka leveli jestem wtedy słabszy.
Więc rozgrzewka nie dość, że wam utleni mięśnie, dokrwi was, to sprawi, że będziecie sprawniejsi, będziecie silniejsi i lepsi. Więc to, po prostu się rozgrzewajcie i po prostu trenujcie. Mam nadzieję, że wam pomogłem, mam nadzieję, że ta rozgrzewka wejdzie w wasze freestyle'owe życie. Trzymajcie się, Eldo!